I dlatego myśl dobrze o innych. Dlaczego? Dlatego, że jak dobrze myślisz o innych, to wydzielasz oksytocynę, to wydzielasz serotoninę i twój mózg może spokojnie, właściwie, dobrze pracować. Tylko wtedy, kiedy ty myślisz dobrze o świecie, tylko wtedy, kiedy ty się cieszysz, twój mózg może właściwie działać. I nie wierz w żadne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, wtedy, gdy tej serotoniny nie ma. Bo nic nie wychwyci ten inhibitor. Bo on nie zatrzyma poziomu serotoniny, jeżeli twój organizm tej serotoniny nie produkuje. Dlatego ciesz się, raduj, a jeszcze lepiej bądź szczęśliwa. A jak nie wiesz, jak to zrobić, to idę o zakład, że to, co ci przedstawię, będzie dużo więcej warte niż twoja przegrana.